Szanowni Państwo, jest z nami wybitny dyrygent i kompozytor, pan Jerzy Maksymiuk, który już wkrótce, bo 20 czerwca wystąpi w Łomży w takim niezwykłym koncercie, w którym będzie prowadził prawykonanie swojego najnowszego utworu, koncertu na skrzypce z orkiestrą smyczkową. Koncertu, który skomponował specjalnie dla Filharmonii Kameralnej w Łomży. Orkiestra jest mniejsza mego koncertu. Zwykle koncerty główne są z olbrzymią orkiestrą. Brahms, Beethoven, Prokofiew. Moja intonacja się zamyka jak gdyby w adoracji i niezwykłej miłości do orkiestry smyczkowej. Ponieważ miałem największą ilość koncertów i w największych salach koncertowych z tą orkiestrą. To będzie jak gdyby bardziej concerto grosso, czyli udział orkiestry będzie większy niż zwykle w koncertach, gdzie solowa partia nie dominuje, bardzo dominuje. Tutaj ona dominuje, ale w mniejszym stopniu. Ale dominuje też orkiestra. Będzie szereg części, sarabanda, żig, pasakalia z fugą. Koncert zamierzam napisać najpierw krótszy utwór 12-minutowy, a tu się okazało, że ten koncert będzie miał ponad 20 minut, około 30 minut. I cieszę się na to pierwsze wykonanie. Zawsze dla kompozytora niby wszystko słyszy, o wszystkim wie, no bo gdybym nie wiedział, co pisze, no bo to nie bardzo byłaby możliwa ta cała akcja pisania nutu. Nie wiedziałby, co to takiego jest. Ale jeżeli się usłyszy, to wtedy ten nabiera utwór prawdziwego zdarzenia. Proszę sobie zauważyć, że tylko muzyka jest tym fenomenem, gdzie kompozytor pisze utwór i nie ma go, dopóki nie będzie orkiestry. Orkiestra dopiero nuty gra. Jakże kreacyjna praca musi być tej orkiestry, żeby ukazać utwór, bo go nie ma. Nie ma fizycznie, w ogóle nie ma. Same kropki są. Tak. Jestem szczęśliwy, że ta sztuka jest aż tak abstrakcyjna i tak jednocześnie bliska ludziom. Tak. To jest główny utwór, bo głównym utworem zwykle jest utwór premierowy. Zaczyna to drobny utwór mego wielbionego przeze mnie kompozytora, mało wielbionego to mało, jeszcze coś więcej, Debussy'ego, Dziewczyna o włosach jak len. Autor lubił takie tytuły, no, ale gdyby było Dziewczyna o włosach jak nie jak len, tylko ciemnych, czy to by zmieniało muzykę? Nie zmieniałoby. Ale widocznie mamy nawet takie wrażenie, jeżeli ja odczytuję samą nazwę. Blondynka, jakby coś lżejsze, coś jest. Carmen, włosy czarne. Jednak coś sugeruje. Drugim utworem, który jest utworem znanym, to jest Serenada Dworzaka. Jedna z głównych, z wielkich serenad. Czyli trzy utwory tworzą koncert. I bardzo się cieszymy, że już 20 czerwca będziemy mieli okazję pana gościć. I zapraszamy państwa bardzo serdecznie na ten koncert.